Na tym nagraniu pokażę, jak można obliczyć udział procentowy wartości pewnej zmiennej ilościowej w całym zbiorze, ale przy zastosowaniu podziału na przykład na zmienną grupującą. To, co ja tutaj pokazuję, to jest płaca, czyli pewna cecha przykładowa ilościowa, załóżmy, że jest wyrażona w tysiącach złotych, i zmienną grupującą jest płeć, która może przyjmować jako cecha nominalna tylko te dwa warianty, kobieta i mężczyzna. To, co my możemy obliczyć, to ile procentowo wydano pieniędzy na płace zarówno kobiet, jak i mężczyzn, czyli wchodząc analiza, raporty, podsumowanie obserwacji, możemy z listy zmiennych, które nas interesują, wybrać tą zmienną, dla której chcemy policzyć takie elementy, ale przy zastosowaniu podziału w tutaj według zmiennej grupującej. I jeżeli wybierzemy statystyki i spośród tych wszystkich, które są po lewej stronie, wybierzemy te dwie, które ja już wcześniej przerzuciłam, czyli procent całkowitej liczebności i procent sumy całkowitej, możemy ustalić, ile procentowo to było kobiet i mężczyzn, a ile zarazem było też pieniędzy łącznie, czyli ile stanowiła suma dla kobiet w całej sumie ogółem pieniędzy przeznaczonych na pracowników płci żeńskiej, a ile męskiej. Czyli mogłabym powiedzieć, że te 52,8% to jest suma wszystkich wartości dla płacy podzielona przez sumę wszystkich płac ogółem. Dlatego te wartości to nie równa się temu, a ta wartość nie równa się tej. Tutaj ta kolumna mówi o tym, jaka była struktura pod względem tej zmiennej grupującej, że kobiet było 52%, a mężczyzn było 48% całej badanej zbiorowości. A tutaj, w tych pozycjach, tutaj to jest suma wszystkich wartości płacy oddzielnie dla kobiet podzielona przez sumę wszystkich płac zarówno kobiet i mężczyzn, dlatego też oczywiście te dwa udziały procentowe muszą nam dać sumę. Oczywiście pamiętamy o tym, że ogółem wszystkich zbadanych obserwacji było 100. Czasem są jakieś obserwacje wykluczone, ponieważ brakuje danych obserwacji i to też musi być uwzględnione. Dlatego jeżeli obserwacji wykluczonych było 0, czyli 0% z całego zbioru, no to uwzględnionych tutaj przypadków było dokładnie tyle samo, co udziałem. Jeżeli chcecie się dowiedzieć o pozostałych elementach z programu SPSS, co jeszcze w tym programie z takich fajnych dodatków można by było otrzymać, czy też jak na przykład wykonać określone badania statystyczne, to jak najbardziej zapraszam do oglądania pozostałych moich filmów w tej playliście SPSS.